Hello. 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 Welcome to 高雄. 高雄 is in Taiwan.Tak właśnie, już jesteśmy na Tajwanie. Przyjechaliśmy tu dość spontanicznie na nasz kolejny workaway. Tym razem mamy inspirować, ale o tym później. W Kaohsiung poznaliśmy sporo młodych Tajwańczyków, w tym dwoje pasjonatów treków. Widzicie moje włosy? Jestem cała przemoczona. To jest mieszanka i potu, i deszczu, bo wyszliśmy na hike, z czego jesteśmy mega zadowoleni. Zabrali nas tutaj lokalni znajomi Joy, u której mieszkamy aktualnie, i przyprowadzili nas w takie ukryte miejsce. To jest cave house, czyli ojejku, jaskinia, dom jaskiniowy, no nie wiem. Ale to nie jest takie zabawne jak to, że powiedzieli, że tutaj za mną to wszystko takie czarne, co się znajduje. To są odchody nietoperzy, które prawdopodobnie nocują gdzieś tutaj na dachu, nie na dachu, na suficie, no nie wiem, na sklepieniu tej jaskini. Znowu jesteśmy zmęczeni i znowu mam problem, żeby się wysłowić. Przepraszam was bardzo. Jestem jak Martyna Wojciechowska. Byliśmy właśnie na szczycie Małpiej Góry. I co fajne tutaj, to że lokalsi, którzy mają trochę więcej energii, zanoszą tam wodę i butę z gazem i gotują tam herbatę. Także jeżeli dotrzecie na sam szczyt, to możecie się napić ciepłej herbaty. Przy tej pogodzie myślałam, że to nie będzie zbyt dobry pomysł, ale jednak faktycznie smakowało nam całkiem spoko. No i do tego jeszcze towarzyszy wam sporo małp. Trzeba uważać, bo jak zwykle kradną. Widzieliśmy ukradzione jajko gotowane na twardo i jakąś reklamówkę małą z jedzeniem, także trzeba naprawdę uważać, żeby nie zostać ofiarą małpiej kradzieży. Świeża dostawa wody dla herbatki, na herbatkę. Przyszliśmy do drugiego punktu, gdzie również można spróbować lokalnej herbaty. Ja zakochałam się w słodkiej herbatce z kwiatów jakichś lokalnych, nie wiem za bardzo z jakich, ale jest naprawdę przepyszna. Poprzednio próbowaliśmy herbaty zbożowej i jeszcze jest dostępna jakaś trawiasta. Ale ja zostaję przy tej zdecydowanie. No i tak jak mówiłam, ludzie wnoszą tutaj wodę, wolontariusze, żebyśmy my mogli się jej napić, także szacunek dla nich. Hotala, czyli na zdrowie po tajwańsku. Dajesz. Stresuję się. Inaczej jest prowadzić, a inaczej jest być wożonym. Skakuj, baby. Czarne scenariusze, nogi pozdzierane. Bo tylko nogi. Dominik ma super kask 96. Skakuj. People here are very friendly and we are very nice. We have ocean, mountain. Welcome. My name is Joy. J-O-Y. Joy jest nauczycielką angielskiego, ale wakacje postanowiła spędzić na pomocy swojemu tacie, który ma, żeby do Kaohsiung przyjeżdżało więcej młodych zagranicznych turystów. Chciałby, żeby inspirowali swoimi podróżami Tajwańczyków, by powstawały nowe znajomości, żeby wspólnie praktykowali konwersacje w języku angielskim. Taka też była nasza rola. Jednego dnia byliśmy oprowadzani po mieście, a podczas kilkugodzinnego spaceru rozmawialiśmy na bardzo różne tematy. Innego dnia to my opowiadaliśmy o naszych podróżach, robiąc mini prelekcję, okraszoną zdjęciami i filmami z wyprawy. Tajwan zaskakuje nas coraz bardziej. Kilka godzin temu piliśmy herbatkę na szczycie góry Małpiej, a teraz przyszliśmy spróbować ciasta, które jest ciastem
ananasowym i do tego jeszcze herbatka. Wszystko za darmo, po to, żebyśmy po prostu mogli popróbować. W sensie każdy może tutaj wejść z ulicy i sobie spróbować tego, żeby posmakować smaków Tajwanu. Zaczynam się tutaj naprawdę dobrze czuć i zadamawiać. Nasz kawałek ciasta ananasowego wygląda w środku właśnie tak. Jest wypchany ananasem i faktycznie czuć jego no, taki bardzo intensywny smak. Bardzo słodki, taki soczysty. Smaczne, polecam. Podczas gdy Tajwan pod okupacją Japończyków, ci budowali tutaj wiele szkół walki dla pracowników rządowych, dla policjantów i dla studentów. Jesteśmy przy jednej z takich szkół i trafiliśmy właśnie na trening. Uwierzcie mi, ja się roztapiam w mojej dopiero co przebranej koszulce po świeżo po prysznicu, a te dzieciaki tutaj biegają, walczą w pełnych maskach. No coś niesamowitego, że mają na to energię i że się jeszcze nie rozpłynęły. Want to fix the calcium, I'd recommend to go to the Pier 2 Art Center. That's amazing place. I think it's the best place in Kaohsiung. You will see a lot of the creative the arts in that area. 100% się zgadzam. Pier 2 to kolejna już dzielnica artystyczna, którą udało nam się odwiedzić. Może pamiętacie nasze relacje z Busan i Culture Village, albo ten z Pekinu, w której Kaja pokazała nam Art District 798. Pier 2 jest zdecydowanie mniejsze, choć równie urocze i zaskakujące. Kiedyś magazyny, w których piętrzyły się tony mąki, ryżu i cukru, potem niemalże slumsy, a od niedawna mieniące się milionem kolorów i dziesiątkami ciekawych akcentów artystycznych i kawiarni czy sklepików z rękodziełem, miejsce świetne na spacer i dla lokalsów, i dla turystów. And Kaohsiung is a very excellent city to visit because it is nearby the harbor, so you can really enjoy the atmosphere here. And Kaohsiung is quite popular in their local foods. So you can easily to try something special in Asian countries. Suck harder. Muszelki. Mieliśmy to wcześniej w Chinach w zupce. Jest takie spoko. Pamiętacie może w Ekwadorze się przed tym zbranialiśmy, ale tutaj spróbujemy. Tak naprawdę coś jak takie fistaszki. Narobić się, żeby go wydobyć. Krupniesz dwa razy i po fistaszku. To tutaj jest bardzo podobnie. Moje muszeleczki są z chili, więc chili dominuje ponad tym gumowym smakiem takiej ryby. Nic specjalnego, bym powiedział. Okej, fajnie spróbować, ale za dużo roboty. Aju, czyli napój dostępny w Tajwanie, wykonywany z ziaren, które możecie zobaczyć teraz, i one są składowane w takiej formie torebki do herbaty, płukane w wodzie bardzo długo, aż ziarna puszczą sok, który następnie jest zamrażany i tworzy on taką galaretkę. Ta galaretka jest rozcieńczana jeszcze z tym sokiem, do tego dochodzi lód i tworzy dosyć ciekawy, bardzo rzeźwiający napój, który cieszę się, że mogliśmy spróbować. Nigdy po reklamie tych ziaren nie doszedłbym do wniosku, że tu chodzi o taki fajny napój. Taki pojemniczek kosztuje 5 zł, 40 tajwańskich dolarów, czyli około 5 zł. Bardzo dobry, chociaż troszeczkę wodnisty, ale świetny. Ja z kolei spróbowałam takiego naleśnika, w którym są dwie gałki lodu, liście kolendry i do tego tarty orzeszek ziemny. Smakuje bardzo dobrze.
Na zakończenie naszego bardzo ciężkiego dnia pracy, pierwszego dnia pracy, musimy podjąć zasadniczy, strategiczny wybór. Czy bierzemy porcję 5, 7, 13 czy 20-krotnie większą porcję lodów na nas pięcioro osób. Zdecydowaliśmy się na 5-krotnie większą, bo Natalia już podjadła trochę przed chwilą. Na stół wjechało, udzieliło mi się od Adama 5 porcji lodów mango. To jest 5 porcji. Naprawdę możesz zamówić 20 porcji tego. Dostajesz wtedy ogromną miskę na pół stołu, którą rzeczywiście naje się 20 osób. My mamy tylko 5. Kiedy już przedarliśmy się przez warstwę mango, nie wiem czy kojarzycie, bo ja to nazwałem lodami, ale do dyspozycji macie takie okruszki lodowe i one są przesączone właśnie sokiem. Bardzo podobną rzecz mogliście zobaczyć na vlogu z Korei, gdzie jedliśmy właśnie między innymi takie lody na deser. Sok jest bardzo intensywny, zamaraża mi mózg. Koniec. Ale zostajemy jeszcze w Tajwanie i widzimy się w przyszły czwartek o 17.30. Bądźcie z nami! Dzisiaj pokażemy Wam 10 rzeczy, jakie trzeba zrobić, będąc na Tajwanie.